wyjaśnić niewyjaśnione. Przedstawiłem już na kanale wiele spraw. Jedne były mniej zawiłe, a niektóre bardziej złożone. Jednak nigdy, aż do tej pory, nie spotkałem się z tak tajemniczą zagadką kryminalną. Pewnej nocy dochodzi do zaginięcia niepełnosprawnej kobiety. Wielopokoleniowy dom pozostaje w nienaruszonym stanie. Domownicy śpią. Nie ma śladów włamania. A jednak znika starsza kobieta. W jej sypialni pozostają rzeczy osobiste, a w tym kule, bez których nie mogła się poruszać. Podczas śledztwa wychodzi na jaw kolejne zaginięcie innej kobiety sprzed 9 lat. Zostaje pytanie, jaką jeszcze tajemnicę skrywa niewielka wieś. Zapraszam do wysłuchania historii Mieczysławy Pawlicy. Mieczysława Pawlica na dzień zaginięcia miała 60 lat. Kobieta była dosyć wysoka. Mierzyła około 175 cm, ważąc przy tym nie więcej jak 65 kg. Miała ciemne oczy i krótkie włosy. Kobieta była mieszkanką Romanówka, niewielkiej wsi położonej w województwie świętokrzyskim, w gminie Dwie Kozy, 16 km od Sandomierza. Miejscowością zamieszkuje około 246 osób. Romanówka jest położona w dużej odległości od głównych połączeń komunikacyjnych. Pani Mieczysława była po kilku operacjach kręgosłupa. Mogła poruszać się wyłącznie o kulach. W przeszłości pani Mieczysława pracowała w urzędzie gminnym w Dwie Kozach. Gdy na świat przyszły jej dzieci, podjęła decyzję, że zajmie się domem. Kobieta mieszkała w dwupiętrowym domu jednorodzinnym, razem z mężem Andrzejem, synem Jackiem i jego żoną oraz ich małym dzieckiem. Pani Mieczysława ma także córkę, Barbarę, która wyprowadziła się do większego miasta. Pawlicowie uchodzą w większości za spokojną, pracowitą rodzinę, trudniącą się prowadzeniem gospodarstwa rolnego i hodowlą zwierząt. Są uprzejmi i pomocni. Od czasu do czasu pojawiały się plotki, że w rodzinie Pawliców dochodziło do konfliktów. Pani Mieczysława miała mocno się irytować, gdy ktoś kupił jej nie takie papierosy jak lubi, czy o to, że ktoś z domowników chciał ją wyręczyć w jej dotychczasowych obowiązkach. Kobieta zamieszkiwała pokój na piętrze domu. Mimo problemów ze zdrowiem, nie chciała przenieść się na parter, bo na górze miała balkon, na którym lubiła sobie zapalić papierosa. Rodzina wielokrotnie namawiała ją do tego, by ze względów zdrowotnych przeniosła się na parter. Natomiast kobieta stwierdziła, że prędzej przeniesie się na cmentarz niż na niższe piętro budynku. Romanówek to miejscowość niczym nie odstająca od innych polskich wsi. Domy wielopokoleniowe, więc wszyscy się znali. Wiedzieli, co i kiedy się działo w obrębie wsi. Jednak tego dnia nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Cała historia zaczyna się 17 sierpnia 2015 roku. Wszystko wyglądało normalnie. Dzień jak każdy inny. Gdy nadszedł wieczór, pani Mieczysława szykowała się następnego pracowitego dnia. Kobieta wyciągnęła mięso z zamrażarki, aby rozmroziło się do dnia następnego. Przygotowała jeszcze kolację, którą wszyscy wspólnie zjedli. Dopiero o godzinie 21 udała się do swojego pokoju, a około godziny 23 zapaliła papierosa przed snem, co nie umknęło uwadze jej synowej. Następnie zapewne czytała książkę, jak to miała w zwyczaju. Po godzinie 23 reszta domowników również udała się na spoczynek. Dopiero o poranku 18 sierpnia, około godziny 7 rano, mąż pani Mieczysławy poszedł do jej pokoju. Chciał obudzić kobietę na śniadanie. Gdy nie został jej w pomieszczeniu, był przekonany, że ta udała się już na ogródek, aby nakarmić kury. Niestety syn poinformował go, że matki nie ma na posesji.
mężczyzna ponownie udał się do sypialni swojej żony. Łóżko w jej pokoju było idealnie zaścielone, tak dokładnie, że sprawiało wrażenie, jakby nikt w nim nie spał. Zauważył tam także kule, bez których kobieta nigdzieś nie ruszała. Nieopodal znajdowała się także torebka, dokumenty, okulary oraz leki. Postanowił sprawdzić łóżko i w tym momencie dokonał makabrycznego odkrycia. Jeden z materacy pokryty był czerwono-brunatnymi plamami. Rodzina natychmiast powiadomiła policję. Następnie rozpoczęły się poszukiwania na szeroką skalę, przy użyciu specjalistycznych sprzętów. Użyto helikopterów z kamerami termowizyjnymi, psów tropiących, a także dronów. Ekipa poszukiwawcza, licząca około 300 osób, przeszukała dom, gospodarstwo i całą okolicę. Z relacji sołtysa wynika, że sprawdzone stało co najmniej 800 hektarów. Każda z osób była wyposażona w GPS. Sprawdzany był każdy sektor, metr po metrze, wzdłuż i wszerz. Każdy pustostan, pola, cmentarze, studnie. Ponadto policja sprawdziła szpitale oraz placówki pomocowe, bez skutku. Jak wynika z relacji mieszkańców, psy nie podjęły tropu wykraczającego poza posesję państwa Pawliców. W czasie prowadzonych czynności policja znalazła dwa noże w altanie niedaleko domu zaginionej. Zabezpieczono materac, a w jej pokoju także został znaleziony ręcznik oraz żyletka ze śladami biologicznymi. Jednak nie znaleziono żadnych czerwono-brunatnych plam w innych miejscach niż łóżko kobiety. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że na nożach znaleziono DNA pani Mieczysławy. Jednakże z opinii biegłego wynika, że ilość śladów biologicznych, którą ujawnili policjanci, jest zbyt mała, by spowodowała śmierć czy utratę świadomości. Brak śladów włamania oraz fakt, że w domu nic nie zginęło, powodowało, że policja nie miała żadnego punktu zaczepienia. W pierwszym dniu poszukiwań na terenie posesji rodziny Pawliców natrafiono na studnię, zarośniętą i zabitą deskami. Nieopodal studni wisiała koszula nocna kobiety, która miała na sobie czerwono-brunatne plamy. Wtedy też mąż kobiety, Andrzej, zauważył, że dwie deski zostały wyciągnięte. Jego pierwszą myślą było to, że żona tam wpadła. Następnie studnia została dokładnie sprawdzona. Znaleziono tam tylko torbę pełną śmieci i kilka gałęzi. Sąsiadka Pawliców zeznała później, że feralnej nocy słyszała dźwięk odpalonego silnika samochodu. Funkcjonariusze sprawdzili ten trop, jednak nie został on przez nich w żaden sposób potwierdzony ani wykluczony. Natomiast z zeznań pozostałych świadków wynikało, że pani Mieczysława Pawlica nie miała powodów, aby wyjechać bez słowa, a wręcz uciekać z własnego domu. Jeśli miała to w planie, to doskonale to ukrywała. Tej teorii przeczy jednak fakt, że w mieszkaniu kobiety pozostały wszystkie jej rzeczy osobiste, dokumenty oraz kule, bez których była raczej nieporadna. Zgodnie z procedurami, policja przyjrzała się również rodzinie 60-latki. Zostali oni wielokrotnie przesłuchani, a także dwukrotnie przebadani wykrywaczem kłamstw. Wyniki wariografu wykluczają jakikolwiek ich związek z zaginięciem pani Mieczysławy. Mimo to policja kilkukrotnie sprawdzała hipotezę konfliktu rodzinnego, która mogła zakończyć się tragicznie, na przykład zbrodnią w afekcie. Jak w każdej małej miejscowości, powstało z biegiem czasu wiele dziwnych plotek w tej sprawie. Ludzie ze wsi opowiadali teorie o handlu na organy, upozorowaniu działania na własną szkodę, celowym zrywaniu ze starym życiem. Dowody zebrane w toku przeprowadzanych czynności sugerowały, że cokolwiek się nie stało tamtej nocy, nie wykroczyło to poza posesję Pawliców. Tutaj brane pod uwagę były tylko dwie wersje. Do ewentualnej zbrodni mogło dojść w obrębie posesji, a ciało nieznani sprawcy wywieźli samochodem.
druga wersja, również opiera się ucieczkę pojazdem mechanicznym, aczkolwiek nie ma ona znamion przestępstwa. Córka pani Mieczysławy również jest zdania, że gdyby jej matka opuściła dom, ktoś by ją zauważył lub znalazł. Dodatkowo studnia, w której częściowo oderwano deski i w której nie znaleziono nic, jej zdaniem jest czystym nonsensem. Nie ma w tym żadnej logiki. Policja jak na tamten czas snuła sporo hipotez odnośnie tego, co mogło się wydarzyć. Jedną z nich było to, że pani Mieczysława mogła próbować działać lub działała na własną szkodę. W trakcie śledztwa w pokoju kobiety policjanci znaleźli czasopismo o tematyce suicydalnej, które najprawdopodobniej czytała zaginiona 60-latka. Kolejna hipoteza dotyczyła podżegania kobiety do działania na własną szkodę przez osoby trzecie, za co może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nie zebrano jednak żadnych dowodów, które by tę tezę poparły. Wraz z upływem czasu rodzina Pawliców postanowiła skorzystać z pomocy jasnowidza. Otrzymali od niego mapę z krótkim opisem dotyczącym szczegółów poszukiwań. Wyszczególniono, że powinni trzymać się poszukiwań w okolicach wodnych, rzeki, studnie, zbiorniki burzowe. Policja przeszukiwała te tereny, jednak nic nie znaleziono. Sprawdzono także płytki staw obok posesji Pawliców. Również nic tam nie było. Policja mówi otwarcie, że w tej sprawie nie ma żadnego punktu zaczepienia. Śledczy nie natrafili na żaden ślad, który pozwoliłby ustalić, co stało się z panią Mieczysławą. Jej sprawa została zamknięta, jednak gdy pojawi się jakiś nowy ślad czy wątek, zostanie jej przywrócony oficjalny bieg. Sprawę zaginionej kobiety próbowano nagłośnić w jednym z odcinków programu Magazyn Kryminalny 997 z 2018 roku. Pokazano wtedy inscenizację, zgodnie z którą do domu Pawliców weszli nieznani mężczyźni, którzy napadli na panią Mieczysławę w jej sypialni. Rekonstrukcja wydarzeń była zaskakująca. Ciężko pojąć, aby w domu pełnym ludzi mogło dojść do takich zdarzeń. Odgłosy szamotaniny byłyby nieuniknione, a co dopiero w momencie, gdy nieznani sprawcy zadawali kobiecie ciosy. Ta wersja wydaje się być najmniej realną ze wszystkich. W feralnej nocy dom był pozamykany na klucz, a technicy kryminalni nie ujawnili żadnych śladów włamania. Wspominając historię pani Mieczysławy, należy wspomnieć także o wydarzeniach poprzedzających jej tajemnicze zniknięcie. Bowiem 9 lat wcześniej, a dokładnie 20 listopada 2006 roku, doszło w Romanówce do zaginięcia innej kobiety, Jolanty Kulińskiej. Kobieta ostatni raz była widziana około godziny 15 w Łukawie, w swojej rodzinnej miejscowości. Jolanta Kulińska w dniu zaginięcia miała 59 lat. Mieszkała sama. Pracowała jako opiekunka do dziecka. Świadkowie zeznali, że w dniu zaginięcia kobieta pojechała do sklepu w Romanówce, oddalonego o ponad 3 km od jej miejsca zamieszkania. Zaginiona miała tam dotrzeć po południu. Gdy skończyła zakupy i wyszła ze sklepu, na zewnątrz było już ciemno, a w powietrzu unosiła się gęsta mgła. Od tego momentu ślad po niej się urwał. Policja jednak nigdy nie łączyła sprawy Jolanty Kulińskiej z zaginięciem Mieczysławy Pawlicy. Sprawa pani Jolanty nie była jakoś mocno nagłośniona medialnie, aż do momentu zaginięcia pani Mieczysławy. Wtedy ludzie dopiero przypomnieli sobie o sprawie. Zaczęli snuć teorie o seryjnym sprawcy, o tym, czy te sprawy się łączą, czy ewentualny morderca czekałby tyle czasu, by znów uderzyć. Na koniec tego materiału chciałbym skierować do Państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś, co pozwoliłoby doprowadzić do jej zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału,
lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.